Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam w progach naszego chorzowskiego muzeum. Niestety nie możemy spotkać się bezpośrednio, tak jakbyśmy tego sobie życzyli. Spotykamy się tak, jak już miało to miejsce 3 tygodnie temu, a więc w formule live streamowej. Za tydzień kolejne spotkanie, pewnie jeszcze parę przed nami, ale wierzymy głęboko, ufamy, że rychło skończy się ten czas i będziemy mogli spotykać się w taki sposób, do którego przywykliśmy przez cały czas trwania naszego życia. Dzisiaj, drodzy Państwo, mam ogromną przyjemność, zaszczyt, honor i wielką radość rozpocząć cykl spotkań, które chcieliśmy poświęcić twórczości wspaniałej artystki Marzyny Naliwajko. Mówię o cyklu, dlatego że dzisiaj mamy 18 dzień listopada i rozpoczynamy serię spotkań, które chcielibyśmy, by trwały do połowy lutego przyszłego roku, a razem ich liczymy 5. Teraz krótkie wprowadzenie zaledwie. A już 2 grudnia w Chorzowskiej Galerii Jednego Obrazu spotkam się z artystką i będę miał okazję porozmawiać z nią o jej twórczości w Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu w Pawilonie A na Chorzowskim Rynku. Już teraz serdecznie zapraszam, choć także będzie to spotkanie live streamowe. 27 stycznia, więc już w przyszłym roku, i oby był to dla nas czas piękny, nowy, zobaczymy jak będzie, będzie okazja do pochylenia się po raz kolejny nad tą twórczością. Mianowicie postaram się już w nieco bardziej sprecyzowanej formule opowiedzieć o sztuce artystki, której obrazy dzisiaj mi towarzyszą. 12 lutego odbędzie się koncert wspaniałego gitarzysty, mojego serdecznego przyjaciela skądinąd, bo już mieliśmy się okazję wielokrotnie na różnych polach spotykać, Adama Bula, którego muzyka, myślę, będzie wybrzmiewała idealnie w połączeniu z obrazem. No i w końcu 15 lutego przyszłego roku warsztaty plastyczne Strachy na Lachy. Papier w nowej odsłonie poprowadzi artystka. Już dziś tak się miało stać. Ale pomyśleliśmy, że jeżeli już warsztaty, to jednak w bezpośrednim kontakcie, a może uda nam się już w lutym taki kontakt ze sobą ponownie po długiej przerwie nawiązać. A więc 5 wydarzeń od dzisiejszego, zaczynając najważniejszego jeszcze nie wspomniałem. Bo wszystkie one są wydarzeniami towarzyszącymi najważniejszemu z nich. Otóż 8 stycznia przyszłego już oczywiście roku odbędzie się w naszym chorzowskim muzeum wernisaż twórczości Marzeny Naliwajko, a właściwie Poli Minster, bo tak brzmi artystyczny pseudonim artystki, zatytułowany Każda ostatnia chwila. Cała ta feria spotkań, wydarzeń jest przez nas pomyślana po to, byśmy dotknęli, i to metaforycznie i dosłownie, pewnej istotnej, drodzy Państwo, rzeczywistości. Oto 2 obrazy, które towarzyszą mi dzisiaj bardzo bezpośrednio. Obydwa pochodzą z prywatnych kolekcji. Ten bardzo wczesny obraz artystki, jeszcze podpisany panieńskim nazwiskiem, bliski mi bardzo, nietypowy, bo wydawałoby się, nie ma tutaj człowieka. A przecież na ogromnej większości obrazów Marzeny zawsze pojawia się człowiek i jest nim kobieta. Tutaj taki młodopolski czar, tutaj blask podmiotowości kobiecego piękna i całej złożonej natury,
ludzkiej istoty. Oto zaczyna się tak. Dziewczynka, być może sama Marzena, być może jej córka Olga, wyczekująca, w niepokojącej wręcz pozie, ukryta. Właśnie, jeśli nie wiesz, gdzie jestem, to mnie nie szukaj. Zdawałaby się ta dziwna formuła zaskakiwać, kiedy patrzymy na kogoś, kto być może wcale nie myśli tak, bo chciałby być znaleziony. Chciałaby być znaleziona, ale nie tak po prostu, kiedy szukamy na oślep, kiedy błądzimy, kiedy zastanawiamy się, gdzie byż ona mogła się ukryć. Chciałaby być znaleziona w świadomości, że szukający wie, gdzie jej szukać. Jest bowiem pragnącą istotą, otoczoną ciszą, bardziej być może radzącą sobie w kontakcie samej z sobą, niż w tym doświadczeniu spotkania drugiej osoby. To piękna kobieta, ale w głębi nierozpoznana. Sama dla siebie jeszcze nierozpoznana. Otoczona biżuterią, która jednakowoż nie zawsze tylko ją zdobi, ale osacza. Osacza drogocenny kamień, a może tylko pięknie błyszczące szkło, które wpisane jest w kształty zadziwiająco przypominające suche gałęzie martwego drzewa, które utraciło soki, ale które lgnie do życia, by jeszcze z niego parę kropel odebrać mu, wybrać z niego, nasycić się nawet kosztem. Oto kobiety piękne, zdobne, pragnące istnieć i pragnące być widzianymi. Być widzianymi nie tylko w ich zewnętrznym pięknie, ale przede wszystkim w ich istnieniu. Te kobiety, które doświadczają zmagań nie z drugim człowiekiem, bo dziś nie wybrałem dla Państwa tych obrazów, które będą bardzo często pojawiały się podczas następnych spotkań. Dziś zastanawia mnie samotność i to zmaganie się z samej sobą. Ja jestem mężczyzną i nic nie mogę powiedzieć o kobiecości, ale mogę zachwycić się obrazem. Mogę spróbować zadać sobie pytanie. Mogę nawet w ciszy spróbować odpowiedzieć, nie bojąc się tego, że popełnię błąd, bo nawet, tak sobie myślę, nieomal pewny jestem, że go popełnię. Oto Lilith w tym gąszczu drogocennych kamieni, a może tylko błyszczących szkieł, i w tym gąszczu suchych gałęzi. Ta, która wyssała soki z drzewa, ale też ta, która zdaje sobie sprawę, jak trudno o równowagę gdzieś w głębi siebie, a także między sobą, a pozostałą świata przestrzenią. I zdarza się przemiana. To, co mnie bardzo zafascynowało w twórczości Marzeny, gdy po raz pierwszy odważyłem się napisać parę słów właśnie na ten temat. Ta przemiana, która sprawiła, że nadal kobieta jest zamyślona, nadal tryska swoją urodą i swoją podmiotowością. Nadal jest tą, która pyta, a przede wszystkim wypowiada jeszcze raz to zdanie. Jeżeli nie wiesz, gdzie jestem, to mnie nie szukaj. Nikt jej tu nie szuka.
Nie ma na obrazach, które dla Państwa dzisiaj przygotowałem, drugiej istoty. Ale jeżeli będziemy wnikać w malarstwo Poliminster, zobaczymy, że nie ma też na tych obrazach mężczyzny. Gdzieś ukryty, gdzieś w oddali, gdzieś przeczuwany. Czy wie, gdzie jej szukać? Szanowni Państwo, jest to piękne malarstwo, które podejmuje zarówno tą psychologiczną refleksję, o której teraz przychodzi mnie myśleć, jak i to, co w malarstwie niebagatelne, problemy malarskie. A więc kolor i rysunek. Zestawienie plam i tego, co niuansuje i powoduje drżenie w naszym sercu, gdy patrzymy. Mam takie wrażenie, choć nie mam pewności, jednak kilkakrotnie udawało mi się porozmawiać z paniami, które były odbiorczyniami tej twórczości. Mam takie zatem wrażenie, podejrzenie, szukam dalej, że nietrudno jest odnaleźć się kobiecie patrzącej na obrazy Poliminster, dlatego że poza tym, co już powiedziałem, kompozycja, rysunek, kreska, duch, tęsknota, oczekiwanie, niepokój i wiele, wiele innych jeszcze doświadczeń. Poza tym wszystkim, a może w obrębie tego wszystkiego, jest nieprawdopodobna wprost uczciwość artystyczna, prawda. To, czego sztuka, jeżeli nie ma, nie potrafi przekroczyć. Myślę oczywiście o uczciwości, o rzetelności nie tylko malarskiej, ale rzetelności w wypowiedzi. Otóż ten ogromny problem naszej współczesności, gdy słuchamy tych, którzy nie mają zbyt wiele do powiedzenia, a jednak mówią. Sytuacja, w której znajdujemy się patrząc na obrazy Poliminster, koi. Koi nie dlatego, by one nie były niepokojące. Koi nie dlatego, byśmy widzieli spełnienie, oddech, a nie daj Boże, sielankę. To, co jest owym wytchnieniem, płynie stąd, że wiem, że nie tylko ja czekam. Że nie tylko ja błądzę szukając. Że nie tylko ja lękam się, przekraczając próg drzwi. Że nie tylko ja wypatruję i nie widzę. Że jest ktoś, kto, mając zupełnie swoje, odrębne, osobne życie, przedstawia jego fragmenty w ogromnym ze mną doświadczeniu jedności. Myślę, że to jest ogromna siła tego malarstwa i jego nostalgia, jego oniryczność. Jakże rzadko w twórczości Marzeny Nalivajeko pojawia się wolna przestrzeń, z jaką starannością wypełnia wszystko, dekoruje wręcz. I stara się, by najmniejsza cząstka obrazu była już osobnym światem. Że gdyby ją z tego obrazu wyrywać, już by musiała wystarczyć. I wystarcza. Jest to jakieś, w moim przekonaniu, piękne też opowiadanie o życiu, które jako całość jest znamieniem naszego istnienia, ale w każdej chwili i w każdym fragmencie także. Oto zaproszenie do tego, byśmy zobaczyli świat. Ten świat, który zazwyczaj jest po drugiej stronie naszego patrzenia. Ale po chwili, gdy się na moment zatrzymać i naprawdę otworzyć oczy, a nawet zamykając je, popatrzeć oczami wnętrza, okazuje się, że rozpoznaje ten świat.
że mijałem ją, ale wtedy się nie zatrzymałem. Nie zwróciłem uwagi, choć przez moment poczułem niepokój. Nie zatrzymałem się. Nie pomyślałem. A przecież jej wzrok, jej twarz nie tylko odsłaniała mi się. A ten wzrok nie tylko niekierowany w moją stronę szukał mnie. Ten wzrok utkwiony tam, gdzie nie mam pojęcia, to właśnie owo pytanie. Czy ty wiesz, jak do mnie dotrzeć? Jak mnie znaleźć? Czy ja wiem? Jak to zrobimy? Przez jakie przejść musimy jeszcze drogi, żeby się wreszcie spotkać? Bardzo często o tym będziemy jeszcze mówić w następnych odsłonach owego doświadczenia. Osoby, które są na obrazach Marzeny Poliminster, kobiety nie patrzą na siebie. Są bardzo blisko siebie, ale odwrócone do siebie. Sprawy ważne i trudne sprawiają, że niełatwo jest popatrzeć w oczy. Właśnie. Można i tak konstatować ten obraz i inaczej. To jest kwestia spojrzenia, ale odbiorcy. W obrazach Poliminster takie odnoszę wrażenie, im dłużej z nimi obcuję, im bardziej mnie zadziwiają, zdumiewają, im bardziej bezradny wobec nich staję. Coraz mocniej dotyka mnie prawda inna. Nie myślę o moim spojrzeniu. Ja już się nawet nie martwię, że nie znajdę właściwej interpretacji, tak jakby w ogóle takowe były. Ja już się nie martwię, że się pomylę. Ja już się nie martwię, bo już zostałem dotknięty. Już te obrazy mam w sobie. Nawet nie wiem dlaczego. Ale zastanawia mnie, jak dalece można być uczestnikiem takiej oto sceny, kiedy bohaterka obrazu nie patrzy prosto na mnie. Patrzy gdzieś, i to już powiedziałem, gdzie nie wyobrażam sobie, sięga ten wzrok. Jaka otchłań, jaka odległość i co po drodze. Zdumiewa mnie w Kunszcie, w znakomitym warsztacie, w pracowitości tej artystki, w tym ornamencie, który nie jest ornamentem samym dla siebie, ale taką okazją do spotkania. To tak, jakbyśmy przygotowali podwieczorek w pięknych filiżankach i na cudownych talerzykach najskromniejszy na świecie, ale już będący jedynym i niezapomnianym. To jest piękne dlatego, żeby odsłonić, zachęca, tak myślę, odsłonić zewnętrzną część tego piękna i zajrzeć głębiej. Bo tam dzieje się to, co najważniejsze. I to jest w obrazach Marzeny, w obrazach Poli przepięknym zaproszeniem do uwierzenia, że głębia naszego jestestwa jest niezmierzona. I że choć ono samo, przez nas samych nie jest nigdy do końca zrozumiałe, odkryte, często przyjęte, to jednak jest tajemnicą w każdej sekundzie życia wartą wysiłku. I tak oto, drodzy Państwo, oglądamy obrazy, które bardziej zadziwiają nas stawianymi pytaniami, niż
gotowe są udzielić nam odpowiedzi. Ale chociaż na rozmaitych poziomach możemy je przeżywać, możemy ich doświadczać, możemy ich łaknąć, możemy ich poszukiwać, to zatrzymajmy się dziś na koniec tej refleksji, krótkiej, wprowadzającej, będącej zaproszeniem, przede wszystkim na wernisaż Poliminster, ale również zaproszeniem do spotkań, które dla Państwa przygotowaliśmy. To dziś zatrzymajmy się nad maleńkim fragmentem, tu doskonale widocznym. I ujmę go w słowo, które niestety być może stało się już banalnym. Być może nie robi już na nas takiego wrażenia, jak powinno. Być może zbyt często i do zbyt nieprzemyślanych sytuacji odnosimy. Piękno. Bo gdybyśmy już byli bezradni wobec znaczeń, wobec sensów, gdybyśmy już podejrzewali, że jeżeli znajdziemy, to jedynie dzięki szczęśliwemu trafowi. Bo gdybyśmy już przeczuwali, że sił nie starczy albo czasu, nie szkodzi. Dopóki potrafię się zdumieć, dopóki zdumienie mnie dotyka, istnieje nadzieja, że mnie otworzy. Jeżeli już tegoś nie rozumie, mogę przeżyć. Jeżeli mój umysł nie sięga, jest jeszcze czucie. To właśnie w tym malarstwie budzi nadzieję, przynosi światło i sprawia, że gdy Państwo tylko zechcecie, spotkamy się raz jeszcze i jeszcze raz i ponownie, być może w tej właśnie internetowej przestrzeni pełnej niedostatków, a być może wreszcie w bezpośrednim kontakcie z twórczością Poliminster. Strona internetowa Muzeum w Chorzowie, Facebook, a także strona internetowa Nocy nie bez końca i Facebook, a także Facebook Poliminster. Strony internetowe, Facebooki, tak, już mamy tego może dość. Ale kiedy jesteśmy zamknięci w domu, a może chcielibyśmy poszukać i być odnalezionymi, to mamy. Jest też telefon, można zadzwonić, porozmawiać, zapytać. I nadzieja, że któryś z tych spotkań odbędzie się nie tak jak teraz, ale tak jak kiedyś. A gdyby nawet jeszcze nie wtedy, to przygotujemy następne. Aż do końca. Którego wypatrywać chcemy z nadzieją, spokojnie i nie za wiele o nim myśleć. Tyle tylko, by mieć świadomość, że przed nami droga, a po drodze cudne opowieści.